Pierwsza samodzielna pielgrzymka z Sokółki na Świętą Górę Grabarką wyruszyła 12 sierpnia 1992 roku. Od tej pory każdego sierpnia przy Sokulskiej Cerkwi zbierali się pątnicy z własnoręcznie wykonanymi krzyżami. Dzisiaj, już po raz 24, wierni rozpoczęli kilkudniową modlitewną wędrówkę. Obecnie przyjechało 10 osób. Z Sokulszczan wychodziło 31, czyli razem 41, plus osoby towarzyszące, to było już dosyć pokaźnie, ale zazwyczaj jeszcze po drodze dołączają skrynek, na pewno dołączą. Przez Grudecką parafię przechodzimy, bo mieliśmy przejść obok, ale w związku z pomorem świń trasa pielgrzymki nieco się zmieniła i będzie o 3-4 kilometry krótsza. Także na grabarkę zazwyczaj dochodzi w granicach 100 osób. Kiedyś, kiedy ja jeszcze sam prowadziłem, były czasy, że było i 250 i 300 dochodziło. Pielgrzymcy biorą udział pątnicy nie tylko z Sokółki, ale i z okolicznych miejscowości. Wśród nich spotkać można osoby, które pielgrzymują już od wielu lat. Są też ci, dla których jest to pierwsza pielgrzymka. Idę dlatego, żeby się modlić za moich bliskich, przyjaciół i żeby wymodlić po prostu sobie to, co pragnę. Jestem tutaj pierwszy raz, idę w tej pielgrzymce ze względu na to, że chciałabym poprosić Boga o pomoc, bo będę w klasie maturalnej w tym roku i chciałabym jak najlepiej jednak zdać maturę. Idę od 92 roku, poprzednio chodziłam ze swoimi malutkimi dziewczynkami, córka młodsza miała 6 lat, starsza 7,5. I tak wędruję od 92 roku z taką przerwą 3-letnią, ponieważ w 2000 roku urodziłam trzecią córkę i powróciłam znowu. Co mi daje? Szczerze czekam cały rok, żeby iść znowu na pielgrzymkę. To jest takie duchowe nastawienie, ładuje akumulatory, jak to się tak ładnie mówi. I znowu czekam rok, żeby znowu iść. Wśród pątników znalazła się również grupa z Białorusi. Biorę udział u pielgrzymki z tej nagody, żeby pomalić się. Żeby pomalić się z naszymi bratami, naszymi jednowiercami z Polski i z etnicznymi, z Białorusami, z Polakami, i z, może z Ruskimi tak samo. Żeby mieć taką wspólność duchowną, no i swoje, конечно, pytanie o czymś w tej drodze, w tym szlachu, porozmawiać, podumać. Tegoroczne uroczystości mają szczególny charakter. Na Świętą Górę Grabarkę mają dotrzeć w tym czasie relikwie świętej Marii Magdaleny. Na zakończenie pielgrzymki wierni wezmą udział w uroczystościach ku czci i wierskiej ikony Matki Bożej i Przemienienia Pańskiego.